mimo takiej niefajnej pogody, choć akurat Kasper taką by bardzo chciał na tego typu ceremonię. Zastanawiałam się dość długo, czy chcę tą drabinkę, czy nie chcę. To ważne. Ale wyszło mi, że byliśmy tutaj kilka razy, a ja cmentarzy nie lubię, a on mi tu zabierał i opowiadał mi o różnych osobach, których tutaj są tablice. I mówił to z taką dumą, że zdobyli to, że zdobyli tamto. I dlatego sobie pomyślałam, że chciałabym, żeby ta tablica tu była dla mnie, dla Hugonka, żebyśmy mieli troszeczkę bliżej niż do Gdańska. Pewnie osoby, które troszkę mniej znały mojego męża, zastanawiają się, dlaczego nie ma tam jakiegoś zdjęcia, jest kot na przykład. Więc mój mąż był absolutnie zafascynowany kotami. Był kotem. Jak ktoś go widział w górach, to jedyne co sobie myślał, że jest kotem. Świetnie się poruszał. Uwielbiałam patrzeć, jak się w tych górach rusza. Jak się poznaliśmy, powiedział mi kiedyś, że wiesz co, ja to bym nerkę oddał, ale Azyjce i Azji, i Ignacowi, czyli swoim kotom. Żadnemu człowiekowi. A do niego mówię, ej, ale ja tu jestem jeszcze. Mi też, nie? No dobra, ty jak już, to było jeszcze przed zaręczynami, ty jak już będziesz moją żoną, to może ci oddam tą nerkę. Więc stąd kot, wielka fascynacja kotami i jestem pewna, że jeśli są jakieś tam energie i on gdzieś tam nas widzi albo jakoś się tutaj do nas teleportował, to jest dumny z tego kota. Oczywiście Matterhorn. No, Kacper bez Matterhornu to nie Kacper. Nie tylko ten fantastyczny wyczyn, te cztery granie w jedną dobę. Nie tylko ściany, które tam przechodzą, nie tylko piąta grań. Ale ogólnie on po prostu żył tą górą, on patrzył na tą górę i mówił, że to jest coś idealnego. Kacper był estetą i dla niego forma miała bardzo, bardzo ważne znaczenie, więc ta góra była po prostu idealna. Bardzo się cieszę, że mnie tam zabrał. Mimo bardzo trudnych warunków mam to wspomnienie i mam nadzieję, że ja kiedyś będę mogła naszego synka tam zabrać, bo już pod Matterhornem Hugo był. Więc stąd Matterhorn. No i słowo nie żył, cytat nie żył za karę. Doznał Kacpra przez lata, ten wie, że to było jego główny cytat życiowy, nie żyje za karę. Był człowiekiem, który całym sobą chciał brać życie. Każdą minutę to było dla niego ważne, żeby każdą godzinę, każdą minutę spędzić najlepiej jak się da. Tego mnie poniekąd nauczył. Mam nadzieję, że jak już się troszeczkę odkopiemy, to idzie nam czasem lepiej, czasem gorzej. Jak już się troszeczkę odkopiemy od tego słówku pokazowego, to będziemy potrafili z Hugotkiem to wszystko przełożyć dokładnie tak, jak on to przekładał. A troszkę z prywatnego życia, jak gdzieś tam kiedyś była w ciąży i poszłam spać na kanapę, bo nie chciałam go budzić, bo miał o 3 rano iść z ludźmi w góry i no, chciałam, żeby był w 100% formie, żeby nie narażał siebie ani nikogo na niebezpieczeństwo. Po godzinie przyszedł zapłakany i mówił: Justyna, dlaczego ty idziesz spać gdzieś indziej? Pokłóciłaś się, obraziłaś się. Ja mówię, no coś, no po prostu ja chcę cię budzić, mam słabe spanie, jak to w ciąży. A on do mnie powiedział, bo jeśli byśmy mieli spać osobno, to nie mamy po co być małżeństwem. Trzeba życie brać codziennie, każdego dnia. Nie patrzeć na żadne jakieś tam przeciwności, tylko starać się żyć najlepiej jak się da. No i takie to trochę przewrotne, że mówię o życiu i o miłości do życia przy osobie, która umarła przedwcześnie, zdecydowanie przedwcześnie. Jeśli miałabym być na coś zła, bo przez te 4 miesiące pewnie, że różne myśli do mnie dochodziły, ale złości tam nie było. Smutek, choć jedna mała złość na to, że rozwalił się na jakimś junkutale. Przepraszam, bo to tak niedobrze brzmi, ale no takie rzeczy robił w górach, a ten pechowy junkutal go zabrał. Ta pechowa niewielka deska. No cóż, zostaliśmy z Hugotkiem poniekąd sami, ale i nie sami, bo z wszystkimi wami. Pomagaliście mi przez ten cały czas. Mam nadzieję, że będę w stanie wychować synka tak, jakby mój mąż tego chciał, a coś tam wiem na ten temat. No i że gdzieś tam zobaczymy jeszcze Hugotka, jak po osterwie do taty mama, a że tata będzie nad nim nadmiękrywał.
Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że przyszliście. Jeśli ktoś by chciał powiedzieć cokolwiek, jak najbardziej. Ja mówczynią nie jestem dobrą. Kacper, ponieważ miał apostazję, więc jesteśmy. Ta ceremonia nie jest ceremonią katowicką. Dlatego nie ma tu prowadzącej osoby. A to mi się podoba, więc jeśli ktokolwiek chciałby cokolwiek wspomnieć męża, to zapraszam tutaj, zapraszam z każdej tam możliwej strony, gdzie jesteście. A po zapraszam na herbatę, na jakiś ciepły obiad do schroniska, żebyśmy się wszyscy jakoś na wesoło, bo już chyba koniec tych łez, albo przynajmniej starajmy się te łzy troszeczkę zmniejszyć, powspominać bardzo wesołego człowieka, który pełną piersią kochał swoje życie. Dziękuję.